Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, karty dnia na dzień 26 września. Zaczynamy. Karty Tarota oraz Lenormand. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania. Zobaczymy energię na dzień 26 września. Wypadła sama tutaj karta siódemki kielichów. Moi drodzy, bardzo dużo spraw, oczywiście obowiązków zawodowych, domowych. Jest tutaj, moi drodzy, również duże duchowieństwo. Ja bym powiedziała, że ta karta ma wszystkiego po trochu. Są tutaj energie bardzo stabilne i niestabilne. Według mnie, nie tylko według mnie, ale tarociści mówią, że właśnie przy siódemce kielichów możemy być troszeczkę oszukiwani przez kogoś albo przez samych siebie. Jest tutaj, moi drodzy, dużo marzenia, dużo fantazji. Mamy chęć zrobić pewne rzeczy, ale też jest odkładanie na później. Energia takiego właśnie marzenia, aby zrobić to, co nie chcemy, tak? Jest chęć poleniuchowania trochę, jest chęć pofantazjowania. Tutaj są obowiązki, oczywiście, które na pewno będziemy wykonywać, ale nie z taką wielką werwą. Moi drodzy, ogólne zamieszanie, za dużo wszystkiego naraz, także energia na pewno spełnienia jest też, ale może jak tu wyrobimy się ze swoimi sprawunkami, obowiązkami zawodowymi czy domowymi, będziemy mieli czas na swoje hobby, na czytanie książki, czy też obejrzenie jakiegoś filmu, czy też na spacer. Także, moi drodzy, tutaj sprawy hormonalne w aspekcie zdrowotnym mogą mieć miejsce. No i oczywiście zobaczymy tutaj energię Lenormand. 26 września, 26 września. Jest karta Księżyca. Pewne obowiązki, sprawy powrócą. Możliwe, że coś się wyjaśni w naszych sprawach. Na pewno coś się wyjaśni. Uważajmy na fałszywe osoby tego dnia. No i też ogólnie tu, jak przy Księżycu, jest zamieszania troszeczkę, emocje od pozytywnych do negatywnych, ale też, moi drodzy, powiem szczerze, że czasem w Lenormand tutaj Księżyc sygnalizuje, że spotka cię jakiś zaszczyt. Tutaj komplementy, zaszczyty i chwalenie. No, takie troszeczkę mydlenie oczu w Waszą stronę, moi drodzy, na ten dzień. Ja Wam życzę spełnienia i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam serdecznie.